Witam Państwa na kolejnym filmie. Ze swojej strony chciałem podziękować Państwu za maile. Bardzo ciekawe tam są maile, wysyłacie. Bardzo ciekawe doświadczenia. Postaramy się wszyscy z grubsza te wszystkie myśli pogrupować i odpowiedzieć w odpowiednich filmach. Dzisiaj jest piątek. Dzisiaj mamy jeden film. I jutro też będzie odpowiedź na maila. Powiem Wam dlaczego, ponieważ trochę będzie przerwy, takiej mniejszej, większej, ponieważ jedziemy do Polski. A więc trochę będzie przerwy, ale to jest taka mała przerwa, no bo niestety w Polsce też jest internet. Także można coś nagrać i tak dalej. Zresztą na pewno coś tam nagramy. Ale dzisiejszy temat, bo tak wracając do tego akurat filmu, to wynika z bardzo fajnego pytania. Otóż to pytanie brzmiało tak. Czym jest 1 listopada? No i teraz ma to praktyczną wartość. Co z tym fantem zrobić? No chcecie Państwo koniecznie wiedzieć, co to jest ten 1 listopada? Nie powiem oficjalnej wersji, bo to jest oficjalna wersja. To jest taka oficjalna wersja. Święto zmarłych, o i tak dalej, bo i tak dalej. No ale z czego się to wzięło, święto zmarłych? Dlaczego go wybrano 1 listopada? To jest bardzo ciekawe. I zaraz przepłyniemy do tego, co jest w tytule. Epoka lodowcowa. No i to oczywiście wszystkich może szokować. Co ma piernik do wiatraka? Czyli 1 listopada, epoka lodowcowa. Ma, jak najbardziej. Pytanie, skąd ona się wzięła? To tak samo, skąd się wzięło 1 listopada? Co to za rocznica? I dlaczego ją wybrano właśnie na 1 listopada? Otóż musimy wrócić od tego, znaczy do Starego Testamentu, który żeśmy w jakiś sposób puścili na wodę. No ponieważ żeśmy tutaj w paru filmach topiłem Stary Testament, Nowy Testament i tak dalej, ale czasami ma jakieś elementy, które można wykorzystać ten Stary Testament i jest coś takiego jak chronologia biblijna. Jest coś takiego. I to właśnie ona zdradza, że 1 listopada to według tej chronologii biblijnej, jak i z tego zapisu biblijnego, starotestamentowego, była to dzień w lewo, dzień w prawo, dzień w przód, dzień w tył. Była to rocznica potopu. No oczywiście już wiecie Państwo, że ten potop trochę inaczej wygląda niż ten, co jest opisany. Nie było żadnej arki i tak dalej. Ale dzisiaj chcemy to przybliżyć. A więc, co się stało 1 listopada, ja wiem, ponad 2000 lat temu. 2370 według chronologii biblijnej. Co się wtedy mogło stać? Otóż musimy sobie wyobrazić tą sytuację, która była przed momentem tak zwanego potopu. Społeczeństwo było zhybrydyzowane. I tutaj się na chwilę zatrzymamy i wrócimy do takiego filmu, który Państwu zalinkuję. Jak on się nazywa, Wiolu? Obcy z piekła. Obcy z piekła. My ten film zalinkujemy i na niego będzie trzeba popatrzeć trochę przez palce, ponieważ zwróciliśmy tam w tym filmie na jeden szczegół. Ponieważ ten film traktuje o sytuacji przed potopem. Przed tak zwanym potopem. Zaraz dowiemy, jak on w ogóle szczegółowo wyglądał, co to się stało 1 listopada. I tam jest ta mowa o takiej zamarzniętej kobiecie, która została zamrożona i podobno była znaleziona na Księżycu. Dlatego mówiłem Państwu, żeby patrzeć przez palce na ten film z własną narracją. No i ta kobieta, co miała takiego szczególnego, co ja zwróciłem uwagę, że to ona była zamarznięta. Dobra, znaleziono, wykopali gdzieś, zamarznięta była. To jest raz. Ale ona miała takie z takiej specjalnej stali okowy, tutaj na oczach, zobaczycie zdjęcia, chyba na okładce zrobimy, jakieś tam częściowo powiedzmy, takie okowy miały, które łączyły powiedzmy podbródek, oczy, tutaj mózg i tak dalej. To było takie pręty dość grube, chyba z 5 mm albo lepiej, takie kute z takiej specjalnej stali, która praktycznie ona była, to była nierdzewka jakaś, która wytrzymała parę tysięcy lat, nie? A więc
To jest coś takiego niebywałego w tych okowach, które po prostu wynikały, że to była hybryda, która była właśnie sterowana takimi elementami stalowymi. No i tak znaleziono to. No właśnie to następuje. I teraz, żeby szczegóły tutaj jeszcze bardziej o tej kobiecie, ponieważ tak, ja oglądam tylko fragment filmu, Państwo będziecie chcieli, to obejrzycie do końca, ale tutaj Wiola więcej obejrzała ode mnie i dlatego na razie oddam głos Wioli na ten temat. Witam Państwa. Znaczy ja tutaj krótko dodam, że osoba ta hybryda, która została odnaleziona, zamarznięta, miała twarz wedle tej złotej proporcji. Tą złotą proporcją to się zajmował Leonardo da Vinci, nie wiem czy wiecie, w swoich obrazach. Także tutaj powstaje pytanie, jakim cudem ona miała tą twarz wedle właśnie tej złotej proporcji. Ja sądzę, że to był po prostu jakiś biorobot. No tak i tyle, jest. Ja tyle chciałam dodać. No dobrze, i teraz idziemy dalej. A więc co było, jaka była sytuacja przed tak zwanym potopem, powiedzmy. No bo musimy teraz, mamy punkt odniesienia potop, tak zwany starotestamentowy, ale już wspomniałem, puściliśmy Biblię z wodą, Stary i Nowy Testament, ale wyciągamy, powiedzmy, co jest bardzo, czyli chronologia, czyli mamy według chronologii biblijnej, według jednej z religii, która właśnie tu się zajmowała takim chronologią biblijną, to właśnie to jest 1 listopada, to jest właśnie rocznica potopu. Czyli 1 listopada, jeden dzień w to, dzień w tamto, to w tym czasie był potop. Ten starotestamentowy. No ale dobra, odchodzimy teraz od Starego Testamentu. Musimy teraz sobie przyjrzeć się, co było naprawdę. A więc mamy gigantyczne drzewa Edenu, te kolumny nieba, te potężne światłowody. Tutaj chcę też odpowiedzieć na Państwa pytania, bo pisałem to już w komentarzach, ale warto to powtórzyć. Że te drzewa Edenu to były potężne kolumny nieba, które sięgały pałacu i one miały po plus minus 3000 km wysokości. Średnica to nawet dochodziły do kilkuset kilometrów. I to było równomiernie rozsiane po całej ziemi. Między tymi kolumnami żyli ludzie i mieli życie wieczne. I kiedy doszło do buntu, to społeczeństwo ludzkie zostało zhybrydyzowane. Tak jak mówiliśmy o tej kobiecie zamarzniętej, znalezionej z tymi okowami, z tej superstali, która w ogóle nie uległa korozji. No dobra, ale co tego 1 listopada się stało? A więc musimy tą wodę znaleźć. No i dlaczego ta woda się znalazła? Światłowody, wiadomo, 3000 km słup wody, no sobie możemy wyobrazić, to jest bardzo dużo. Jeżeli on miał kilkaset kilometrów średnicy, to ta masa wody to była ogromna, a te drzewa były równomiernie rozłożone, więc to nie było w jednym miejscu, tylko powiedzmy troszkę, a w drugim miejscu troszkę i tak dalej. Nie, to było tak jak ogród w Singapurze mniej więcej. Popatrzmy sobie na te właśnie drzewa Edenu, na tą taką symulację, jeżeli można tak to nazwać. To było równomiernie rozłożone, ponieważ ta energia z pałacu, od najwyższego, ona musiała emanować tak silnie, żeby ludzie mogli żyć wiecznie. Czyli oni nie umierali wtedy, nie? A więc co się stało? Jak doszło do buntu, społeczeństwo się zhybrydyzowało. W tym momencie wyłącza się jednocześnie pałac, on przestaje być widoczny. Przestaje być widoczny, a wodę ze światłowodów, one przestają istnieć i ta woda ścieka. I co robią wtedy zbuntowani ludzie? Zbuntowani ludzie przed tą wodą uciekają, ale jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik, który no, tutaj nam pomaga zrozumieć, dlaczego mamy dzisiaj pustynię i czapy lodowe na biegunach. Otóż pałac dawał tyle energii cieplnej i ona była równomierna,
i dawał tą energię do życia ludziom, nie? W momencie wyłączenia tego pałacu, trudno powiedzieć, czy to było, powiedzmy, ułamek sekundy, ale mogło to też tak wyglądać, a mogłoby się to być stopniowo wyłączane. Tu nie będziemy się co do spierać, bo tego nie znamy. A więc ten moment nastąpił, kiedy on został wyłączany, a więc spadała temperatura. Były wyłączane światło wody, ścieka woda i jednocześnie wyłącza się i następuje zamrażanie. Według danych z Syberii, tak zwanych mamutów, musiało to nastąpić, na przykład to jest taki dowód na to, że pałac musiał być nagle wyłączony i jednocześnie musiała spływać woda. Świadczy o tym zamrożone mamuty. Tutaj możemy też dojść do takiego wniosku na podstawie tych mamutów, że mamuty zostały nagle zamrożone. Ho, ho. A więc proszę sobie wyobrazić, co się musiało stać ze społeczeństwem. Nie tak, że powiedzmy, o, my jesteśmy tacy, powiedzmy, mali, tam ile tam, 1,70 m, 1,80 m, ale słuchajcie, hybrydy w tamtych czasach to dochodziły do 20 metrów wysokości. Dzisiaj mamy tak zwaną zakazaną archeologię, nie? Wykopują takie potężne szkielety na dnie morskim. Tak samo fotografują takie potężne szkielety, które mają po kilkanaście metrów. Te hybrydy, one zamarzły i dlatego one się zachowały. I później co się stało? Jak ściekała ta woda, a to było, powiedzmy, ogromne słupy wody, te kolumny nieba przestały istnieć, przestały spełniać swoją funkcję. Ludzie utracili to życie wieczne. Hybrydy w tym momencie zostały zamrażane. Ściekająca woda też zamrażała to, co to się, powiedzmy, tą powierzchnię Ziemi. I jak zamrażała, to zamrażała też hybrydy, nie? Ale świat zwierzęcy i roślinny, mimo tego spadku temperatury, przeżył. Hybrydy ze względu na swoje gabaryty nie miały szans na przeżycie, bo one zostały ścięte od razu i po prostu i przestały istnieć. No to ludzie sobie dali z tym jakoś rady i po prostu to zostało przetrwane. Ale teraz znów, znaczy oni przetrwali właśnie to wyłączenie pałacu i wyłączenie światła. Ale tutaj oddam znów Violina głos na kolejne myśli. No bo przyszła mi do głowy taka myśl w tym momencie, ja już to sobie przemyślałam bardzo dokładnie i powiem Wam szczerze, że według mnie hybrydy nie lubią zimna. Zauważcie, jak hybrydy są umiejscowione jakby. Obecnie. Obecnie. Wszystkie hybrydy praktycznie mieszkają w ciepłych krajach. Tak jest, w tak zwanych ciepłych krajach to mieszkają hybrydy. Bardzo, bardzo, bardzo ważny wniosek, one lubią ciepło, nie? No bo te ciepło, tak zwane podzwrotnikowe, no to było w czasach złotej ery. Takie właśnie ciepło. Dopiero później. Teraz co się dzieje? Słuchajcie, to nie koniec dopiero jazdy. Ostre jazdy bez trzymanki. Kiedy ojciec wyłącza pałac, automatycznie niszczone są, wyłączane są światłowody, czyli kolumny nieba, drzewa Edenu, tak nazwijmy to, drzewa Edenu, już tak to będę nazwał, bo to jest praktycznie kolumna nieba, ale te światłowody są wyłączane w tym momencie i w tym momencie co robi jego przeciwnik? I praktycznie w tym momencie zaczyna się czas jego rządów, praktycznie jego władzy nad tym światem. On robi to na biegu i teraz widzi, że po prostu powstała lód skuwa całą powierzchnię Ziemi, to wewnątrz, powiedzmy, to skuwa. Lód jest, powstała tak zwana epoka lodowcowa, to co znamy z geologii jako epoka lodowcowa, to jest lodowacenie, to znamy. I nawet tutaj powiem, że jeden z takich geologów, którego miałem na blogu, którego mam zresztą na telefonie, to mi też właśnie opowiadał, że jak układają się warstwy geologiczne. One takimi falami się jedna na drugą nasuwa, jak piasek na plaży. Kiedy fala przychodzi, to ona po paru metrach w głąb morza widzimy takie pofałdowany piasek i on tak jeden na drugiego nachodzi. To właśnie w ten sposób, na skutek puszczenia wody przez światłowody, tak powstawały te struktury geologiczne. On po prostu bardzo dobrze mi to wyjaśnił lata temu.
kiedy rozmawialiśmy na ten temat, właśnie na temat potopu. I tak wyglądał potop, że on doprowadził do epoki lodowcowej. Dzisiaj są różne bajki na temat epoki lodowcowej, ile tam chyba 5 ich było, nie? No ale mniejsza o to. W każdym razie ten proces nastąpi i teraz co zrobił diabeł? Przeciwnik. On rozpoczął praktycznie od wyłączenia pałacu, nastąpiło... nastąpił czas gigantycznego precedensu. Chcesz mieć władzę? To proszę, rządź. Był zmuszony wziąć jeden z przekaźników światłowodowych, umieścić go powyżej szkła nieba. On nic nie wymyślił. Nie myślcie, że diabeł, jak ja mówiłem, robiłem film, diabeł zrobił słońce, że Bóg stworzył słońce. On wcale nic nie stworzył. On po prostu wziął gotowca, czyli przekaźnik światłowodowy, umieścił w energii torusa. Co to jest energia torusa? To jest tak zwana dętka. To jest pole indukcyjne torusa, gdzie właśnie na mocy tej energii, tego powiedzmy, tego pola indukcyjnego, umieścił ten przekaźnik i on po prostu nierównomiernie, krążąc dookoła pałacu, nierównomiernie nagrzewa ziemię i w ten sposób mamy pozostałość właśnie tego wydarzenia, a więc mamy pustynię i czapy lodowe na biegunach. Kiedyś tego nie było, nie było czap lodowych na biegunach i nie było pustyni. A więc to się wszystko zmieniło diametralnie. Jak to się zmieniło diametralnie, to mamy to, co mamy. A więc on to musiał zrobić na biegu, diabeł musiał to zrobić na biegu, po prostu jakby zmuszony, został zmuszony do tego, a więc od tego czasu liczy się era tak zwanych kultów solarnych, które są w różnych religiach i cały czas się to powtarza, powiela i tak dalej. To jest właśnie ten moment, czyli to są praktycznie dwa momenty. Pierwsze to jest wyłączenie pałacu i wyłączenie światłowodów, a drugie instalacja Słońca i Księżyca. O, i w ten sposób jest kult Księżyca, kulty Księżyca i tak dalej, kulty Słońca, nie? Mamy po całej Ziemi. A więc to jest ten bardzo ważny element, co się stało 1 listopada. Plus minus. Ja mówię, 1 listopada to jest wyłączenie pałacu. Powiedzmy, to jest początek. Jakiś czas temu, po 1 listopada, nastąpiło zamontowanie tego przekaźnika światłowodowego jako słońce. To jest, inaczej mówiąc, latarka. Księżyc tak samo to jest latarka. Wyświetlana na szkole nieba. I teraz tak. Ponieważ jest to gigantyczne święto, to jest święto duchów, tak samo jak Sylwestra, to jest też święto duchów. Wtedy demony mają największą moc, ale skąd oni mają tę moc? Ponieważ tak, to są bardzo poważne święta, ludzie idą na groby. A więc w tym momencie, jak oni idą na groby, oni oddają cześć wszystkim niegodziwcom, którzy zginęli przy wyłączeniu pałacu. Natomiast obecnie my powoli się przybliżamy do końca tego precedensu. Już i dlatego teraz oczekujemy na włączenie się pałacu. Zresztą, jak już zorientowaliście się z tych filmów wszystkich, to jest przed nami. Natomiast często pytacie też o taką sprawę, no co obecnie jest tam się dzieje w tych przestrzeniach z postrzegania pozazmysłowego. A więc tutaj oczywiście Viola była tam wczoraj na wieczór, a była gdzieś chyba 22. A więc Viola dzisiaj nam opowie, co tam się dzieje, albo się nic nie dzieje. Nie? Ale wiemy, że cały czas coś się dzieje i posłuchajcie to, bo co chwilę linkujecie jakieś cuda się dzieją na kiju, powiedzmy w niebie, no znaczy tutaj w przestrzeniach nas, naszych. Widzimy lata UFO zaciekle, jakaś inwazja jest po prostu tego całego UFO. Najazd UFO to dokładnie. Zresztą śledzimy to od dłuższego czasu już, bo to już trwa od 23 września. Ale już nie uprzedzam faktów, prosimy Violę, aby nam powiedziała, co tam jest w okolicach pałacu. Na dzień wczorajszy, na wczorajszy wieczór, ja zobaczyłam tam stagnację. To znaczy przestrzeń wolna od tych obiektów, które do tej pory tam krążyły i zaciekle szturmowały,
jak rój paskudnych owadów. W tej chwili, maszyn demonów. Tak, w tej chwili zobaczyłam pałac, który świecił przepiękną energią, oczywiście opalizował przepięknie kryształem. Jednak po chwili zauważyłam ten rój tych obiektów, który jakby zawisnął nad pałacem. Niemniej jednak po chwili zawrócił i no, tak naprawdę bardzo dużą, liczną gromadą. Tak, i zniknął. Zniknął jakby w szkle nieba. Nie jestem w stanie tego dokładnie powiedzieć. Obecnie jest stagnacja przy pałacu. Czyli nie ma szturmu w tej chwili. Nie ma żadnych akcji zbrojnych. Nie ma akcji zbrojnych, po prostu nie ma szturmowania tego pałacu najwyższego. Tak tutaj ja też słuchałem, powiedzmy, więc też tak tyle, co mogę tutaj zinterpretować, powiedzmy to. A więc obecnie jakby nie ma szturmu, ale gdzieś to wyparowało towarzystwo. Czyli te maszyny demonów gdzieś się, powiedzmy, przeniosły. No można tutaj wyciągnąć wniosek, że chyba tutaj jak linkujecie te filmy, bo one są obserwowane, te maszyny, w drobnej części, bo to był taki rój, chyba ich tam było bardzo dużo. Nie? Bardzo dużo. Bardzo dużo, czyli... A więc one gdzieś tutaj są po prostu. Są, gdzieś się chowają. No dobra. No w każdym razie, no taki jest tutaj taka sytuacja. Natomiast wracamy do 1 listopada, bo do niego trzeba wrócić. Wracamy do 1 listopada, a więc teraz tak, praktyczna wartość. W momencie, kiedy idziemy na cmentarz i obchodzimy to święto, to w tym dniu jest potworny pobór energii, a więc to jest bardzo silne, także tutaj ja osobiście mogę przestrzec Państwa, że to jest też odpowiedź na film, jest odpowiedź, a więc po prostu pytanie, możemy pójść na groby, ale w każdy inny dzień, tylko nie 1 listopada. Ani? Ani dzień do tyłu. Ani dzień do przodu. Ani dzień do przodu. W te 3 dni to one są po prostu takie newralgiczne, to jest straszny pobór po prostu, a więc to jest święto duchów. Bo jeszcze mamy przed 1 listopada, mamy Halloween, nie? To jest tak samo, to wszystko to jest święto duchów i to jest po prostu, pobór mocy jest potworny. A więc taka jest praktyczna strona z tej wiedzy, którą chcielibyśmy przekazać. Dla powtórki, czemu 1 listopada jest to dzień, to jest rocznica wyłączenia pałacu. A jeśli pozwolisz mi jeszcze coś powiedzieć na zakończenie, no bo chyba będziemy się zbliżać ku końcowi na dziś. Wielu z Was i na wielu portalach, na wielu stronkach, na wielu miejscach w internecie wszyscy rozważają, no jak to się stało, że znajduje się teraz jakieś dziwne budowle, jakieś dziwne obiekty. Nawet ostatnio widziałam, że gdzieś tam w naszym Morzu Bałtyckim jakiś tam obiekt sobie jest, który wygląda na obiekt obcych. Tak. Więc moim skromnym zdaniem, przed właśnie tym potopem, czy tam zlodowaceniem, istniała cywilizacja. Istniała niesamowicie rozwinięta cywilizacja nas, oczywiście, która była bardzo silnie zhybrydyzowana. Ludzi wtedy była naprawdę, zostało dosłownie garstka, no bo nawet Biblia, która jest tam odwróceniem prawdy, mówi, że został Noe wraz z rodziną. Także możemy sobie wyobrazić, jak mało ludzi wtedy zostało. Tak, mało ludzi właśnie przeżyło ludzi i to jest też bardzo ważne, bo dzisiaj my przybliżamy się do odwróconej historii, do włączenia pałacu i społeczeństwo mamy zhybrydyzowane. Według moich ocen ponad 90% społeczeństwa na Ziemi, tych wszystkich, co tu mieszkają, to hybrydy. Wtedy było prawdopodobnie jeszcze gorzej, ale było dość podobnie jak teraz. I teraz zauważcie Państwo, że my dzisiaj też mamy taką technologię jak wtedy. Tylko, że ta technologia oczywiście jest skrzętnie ukrywana przed nami. Nie wiemy, jak było wtedy. Natomiast ja sądzę, że już to powinno rozwiać Państwu jakieś wątpliwości, że a to byli obcy z kosmosu. Tak, to byli obcy kosmosu, z kosmosu, tylko z tego piekła, z tej Asgardy.
Oni mieli też wtedy taką technologię jeszcze lepszą niż, niż dziś. I stąd, mamy tutaj odpowiedzi, skąd ta technologia wtedy istniała i zachowały się tam jakieś fragmenty tego. Czy jakieś dziwne obiekty gdzieś tam zatopione, czy gdzieś tam odkopane i tak dalej. To tyle z mojej strony. No chyba byłoby wszystko. Dziękuję za maile, za komentarze. Będziemy Państwa tutaj informować w miarę na bieżąco. A ja jeszcze Państwu chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ciepłe przyjęcie w związku z wczorajszym dniem. Ciepłe komentarze, ciepłe maile. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, zachęciliście mnie i jest mi bardzo miło. Dziękuję jeszcze raz. I do usłyszenia lub do zobaczenia. Do następnego razu. Do jutra. Na razie.